Barney i przyjacielem. Barney to jest dinozaur w naszej wyobraźni i gdy nagle duży rośnie, z nami się przyjaźni. Barney ma przyjaciół wielu, mali są i duzi. Kiedy się z Barneyem bawią, to nikt się nie nudzi. On potrafi czytać, liczyć, umie bardzo wiele. A, B, C i raz, dwa, trzy i jak być przyjacielem. Barney też do ciebie przyjdzie i się zaprzyjaźni. Jeśli tego chcesz, to uwierz, użyj wyobraźni. Brum, 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 brum. Stop! Poczekaj tutaj. Prawda, że super miasto zbudowałem? Cześć, Jamal. O, cześć, Mario. Stój, jedź. Brum, brum, brum. Cześć, Jamal. Cześć, Giama. Co robisz? Jeżdżę samochodem. Brum, 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 brum. Brum, chodźmy brum, też się pobawić. Brum, 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 brum. Stop. O, cześć, Angela. Jestem policjantka Angela. Mówię, kiedy się zatrzymać i ruszać. Stój, idź. Mogę dołączyć? Jasne. Dzięki. Stój, idź. Ulice miast, ulice wsi, bywają groźne, mówię ci. Uważaj, by iść ostrożnie, tak jak ja, ostrożnie iść. To ja idę tam. Ja idę tam. Ulice miast, ulice miast, ulice wsi, ulice wsi, pełne tak szybkich, wielkich aut. Uwaga, stop, czy je słyszysz? Pędzą lepiej, żebyś stał. Przydałby się Barney. Jeszcze raz. Ulice miast, ulice miast, ulice wsi, ulice wsi, czy ktoś dorosły poda dłoń? Daj rękę, chodź, czas ruszać w drogę. Po to przecież drogi są. Ulice miast, ulice wsi całkiem bezpieczne mogą być. Gdy idziesz, to idź ostrożnie. Uwaga, stop, aut nie słyszę. Daj rękę, chodź, czas ruszać w drogę. Razem przez ulicę iść. To świetna zabawa. O, cześć, kochani. Dobrze się bawicie? Tak. To świetnie. Ja się bawiłam, że jestem policjantką. O. Mówiła nam, kiedy się zatrzymać i ruszać. Cudownie. To bardzo ważne i wszyscy powinni to wiedzieć. Ale teraz możemy zmienić zabawę. Na przykład na berka czy żabie skoki. O, żabie skoki? O, hop, hop, hop. Kocham żabie skoki. Ale ty jesteś za duży, żeby cię przeskoczyć. Tak, właśnie. Trzeba by wysoko skakać. Tak, tak, to prawda. Kto jest przywódcą, jest zawsze fajne. Albo kółko graniaste. W co chcesz się bawić, Barney? Muszę się zastanowić. Pobawmy się w chowanego. Tylko, że bez podglądania. A potem, co ci zrobię, jak cię złapię. Berek, mam cię. Och, nieważne, co będziemy robić. Byle to była pyszna zabawa. Ten dzień to specjalny dzień, bo wszyscy tu jesteśmy. To będą niesamowite chwile, bo będziemy świetnie się bawić. Tak! W ręce klaszcz. Teraz bieg. O, bardzo dobrze. Z nami tańcz. Miny zrób. Ta jest śmieszna. Bo tam albo tu, tam czy tu, to jasne jest jak słońce. Zabawa na 100, 102. Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Na trawie lub pod tym drzewem. Tak, tak, tak. Tutaj albo tam,
My chcemy bawić się, bo razem czas szybko tak gna. Fantastycznie! Każdy dzień nadaje się do gry w udawanie. Jestem ptakiem! Albo rybą! Człowiekiem na księżycu! Ta zabawa jest dla wszystkich! Obróć się! O! Tak, właśnie tak! Lub wchowanego! O, widzę cię! Bo tam albo tu, tam czy tu, to jasne jest jak słońce. Zabawa na 100, 102. Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Na trawie lub pod tym drzewem. Tak, tak, tak! O! Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Bo razem czas szybko tak gna. Zabawa to gra na 102! Zabawa to gra na 102! Oho! No, to w co chcecie się bawić teraz? Może by tak wchowanego. Co to było? Oni mnie nie widzą. To było słychać stamtąd. Chyba już ktoś się bawi wchowanego. Kto się ukrywa za tamtym drzewem? Niespodzianka! To ja! Cześć Barni, cześć dzieciaki! Cześć Mama! Słuchajcie, znalazłam ładny czerwony znak i ładny zielony znak. O! Ale nie wiem, co one znaczą. Wytłumaczę ci, jeśli chcesz. Na czerwonym jest napisane S-ty-o-p. To znaczy stop! Bardzo dobrze. A zielony ma literki G-O. Co znaczy idź. Aha. Stój, idź. Stój, idź. Teraz wiem, co one znaczą. Dobrze. Jeśli ktoś mi mówi stop, to stoję i się nie ruszam. Właśnie tak. A jeżeli ktoś mi mówi idź, to mogę znowu się ruszać. Bardzo dobrze, mała Bob. A czy wiesz, że stój i idź to przeciwieństwa? No tak, przeciwieństwa, aha, Barni? Tak. A co to przeciwieństwa? Pokażemy jej? Tak, jasne. Świetnie, wiesz, widzisz jak piłka Angeli podskakuje? Aha. O, widzisz jak idzie w górę, a potem w dół? Aha. Góra to przeciwieństwo dołu. O! Piłeczka ta, w którą tak grasz, co robi powiedz ty? Skacze góra, dół, góra, dół. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. O, możesz pokazać mi jeszcze jedno? A to są drzwi, tak to są drzwi. Jakie są, ty wiesz ty? Są otwarte, zamknięte, otwarte, zamknięte. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. Tak jak góra, dół, zamknięte i otwarte. Przeciwieństwa strony dwie, zabaw naszych warte. A możesz pokazać mi jeszcze jedno? Na zewnątrz być, czy wewnątrz chcesz? Wybieraj, czy już wiesz. Chcę być tam, tu, tam, tu. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. Chodźcie wszyscy. Idziemy, poczekajcie na mnie. Czy jasny dzień, czy ciemną noc? Co wolisz, powiedz to. Powiedz jasno, ciemno. Jasno, ciemno. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. Tak jak tu i tam, jasno albo ciemno. W przeciwieństwa z nami graj, w przeciwieństwa ze mną. Ale to jest fajne. Tak. Gdy słyszysz śpiew, czyjś piękny głos, powiedz jak śpiewa ktoś. Śpiewa! Wysoko! Nisko! Wysoko! Nisko! Przeciwieństwa szukaj ich i ty! I bardzo dobrze! Dobrze. O, myślę, że już zrozumiałam! Na górze! Góra, dół! Otwórz, zamknij! Wejdź, wyjdź! Ale moje ulubione to stój i idź! Dobrze! I idę teraz się w nie pobawić! Pa, pa, pa! No, a wy? W co chcecie się bawić? Wiesz... Hmm?
możemy się przebrać. Świetnie. Ty możesz być baletnicą. Tak, chodźcie, fajnie. Nic tak nie rozbawi dzieci jak zabawny kapelusik. Ekstra. Jej. Patrzcie, ile rozmaitych ubrań. Chciałaś to? Patrzcie, jakie piękne ubrania. Popatrz. Dobrze by mi jaki w tym fajny kapelusz kowbojski. Barney, popatrz na mnie. Podoba mi się ten kapelusz. I wachlarz. Dzięki. Ale fajnie, będziesz śmiesznie wyglądał. Rzeczywiście śmiesznie. Patrzcie, co mam. Czapka policjanta. Patrzcie, mam koronę. Nie mogę się doczekać, co z tego wyniknie. Będzie fajnie. Dalej, fajna zabawa. O, ale to będzie śmieszne. O, stać, pani policjantko. A to dlaczego, mała Bob? Bo mówię ludziom, kiedy stać i iść. Jestem policjantką i często muszę to ludziom mówić. Cieszę się, że mam pomocniczkę. Ale się cieszę. Teraz może pani iść. Dziękuję. Proszę bardzo. Oj, 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 oj. Stać. Dobrze, iść. Och, chwileczkę, stać. Ale to śmieszne, pani policjantko. O, pani policjantko, czy mam kłopoty? O. Czy wszyscy są już gotowi? Gotowi. A więc możemy zacząć paradę. Chcesz mieć zabawny kostium, z dna szafy coś weź. Cokolwiek masz, to w mig się zmienisz, w kogo chcesz. Z szafy weź, co znajdziesz, zaraz przebierz się. Twój kostium to jest znak, że wielki bal już trwa. Taki kowboj wielki zuch, kto nim jest, czy już wiesz? No a kim jest ten tu król, jak go zwą, kto to jest? A kim jest ta baletnica, czy znasz ją też? Wystarczy prosty kostium i przemieniasz się. Chcesz mieć zabawny kostium, z na szafy coś weź. Cokolwiek masz, to w nik się zmienisz, w kogo chcesz. Z szafy weź, co znajdziesz, zaraz przebierz się. Twój kostium to jest znak, że wielki bal już trwa. Możesz zostać własną lalką, tańczyć jak ja tu. Albo pilotem stać się, nagle latać pośród chmur. Na wróble strachem stać się, tańczyć pośród traw. Uwielbiam tak, tańcz i ty jak strach tańczmy, ach! Chcesz mieć zabawny kostium, z na szafy coś weź. Cokolwiek masz, to w nik się zmienisz, w kogo chcesz. Z szafy weź, co znajdziesz, zaraz przebierz się. Twój kostium to jest znak, że wielki bal już trwa. Ale to było fajne. Stój, idź, stój, idź, stój, idź, stój, idź, stój, idź. Nie ma z kim się tutaj bawić w zatrzymywanie i ruszanie. Och, żeby tak kogoś znaleźć, kto by się chciał bawić, ale... bingo! Tak, cześć, bingo! Stój, dobry piesek, idź. O, dobrze, bingo, stój. I idź. Dobry pies, stój. I idź. Och, doskonale ci idzie, bingo. Co to? Czy już się zmęczyłeś tą naszą zabawą? O, tak? No dobrze, pa, pa, pa. O, patrz, to ptaszek. Cześć. Jaki ładny ptaszek, ładne piórka. Pewien ptak skakać chciał i hop, hop, hop. Ja podbiegam, mówię, hej, ptaszku, stop, stop, stop. Czy na cześć mi skrzydło dasz, by rzec, jak miewasz się? A on dzisiaj raczej nie, cóż, tak to czasem jest. O, papa, ptaszku. O, zobacz. Teraz ja skaczę tak sama, hop, hop, hop. I do siebie mówię, Bob, czas już stop, stop, stop. Sama pytam, jak się masz, witaj, jak miewasz się. Gdzie wy, przyjaciele, gdzie, gdy się z wami bawić chcę? O, a kto się teraz będzie ze mną bawił w stój i idź? O, słuchajcie, kochani, jak włączę muzykę, zaczynacie śmiesznie tańczyć. A kiedy wyłączę muzykę, stajecie. Dobra. Ale będzie fajnie. Wszyscy gotowi? Gotowi! Dobrze.
Start! Dobrze? Stop! Wyglądacie bardzo śmiesznie. Dobrze? Start! Stop! Ale to jest śmieszne. Wy też możecie się bawić. Dołączycie do nas? Dobrze, wstajemy? Na pewno będziecie doskonali. Uwaga! Start! Stop! Zróbmy to jeszcze jeden raz. Start! Stop! Ojej, ale to świetnie robicie. Pyszna zabawa. Podoba mi się ta zabawa. A jak muzyka już nie gra, to możemy w coś pograć. Tak, w koszykówkę. W klasy można. A skakanka? Wszystkie z nich są dobre, bo czy kręcimy głową, ogonem czy palcami, najważniejsze z tego jest to, że się ruszamy. Kiedy chcesz zabawić się, to rusz się, rusz. Rusz się, rusz! Mały twist i w dół, i w górę, no i znów. No i znów! 3, 2, 1, 0, start! Czy ty umiesz tak jak ja? Czy powtórzysz i czy wiesz jak zrobić tak? Wymachujcie ramionami. Kręćcie paluszkami. Skaczcie w górę i w dół. Teraz bieg w miejscu. A teraz stop. Dobrze. Kiedy chcesz zabawić się, to rusz się, rusz. Rusz się, rusz. Mały twist i w dół, i w górę. No i znów, no i znów. 0, 1, 2, 3, stop. Kończy czas, o mała Bob. Stop. Ale wam się udało. I start. Czy zagramy razem tu pojutrze znów? Och, to było fajne, mała Bob. Ale było fajnie. Musieliście zrobić stop dla małej Bob. Czy dobrze bawiłaś się na zewnątrz? Tak, poruszałam i zatrzymywałam wszystkich w parku. Też moglibyśmy się zatrzymać. Zmęczyłem się. I ja też chcę odpocząć. To pobawmy się teraz bez żadnego ruszania. Ja, ale jak to zrobić? Posłuchać jakiegoś opowiadania. Tak. Barney, czy przeczytasz nam coś ciekawego? Bardzo, bardzo proszę. Z wielką przyjemnością. Super, A mamy całe mnóstwo cudownych książek do czytania. Są tutaj. Księgi i książeczki tu na półkach mam. Poczytam dziś. Historię nową lub coś, co znam. Poczytam dziś. Ja też! Przeczytam zaraz książek 100. Tak, jak nie ja, to kto? No właśnie. Z książkami jestem za pan brat, bo to mój mały świat. Księgi i książeczki tu na półkach masz. Poczytasz dziś. Historię nową lub coś, co znasz. Poczytasz dziś. Tabliczki różne, pełne słów, o tu. Czy przeczytasz je? Nie dzięki, bo właśnie mam tutaj coś. Hej, czytam cały dzień. Słowa, całe zdania, liter, cały kram. Przeczytam dziś, bo to nie trudne, więc spróbuj sam. Poczytaj dziś. Poczytaj dziś. Poczytam dziś. Poczytaj dziś. Poczytam dziś. Czytajmy dziś. Czytaj, czytajmy dziś. No tak, czytajmy dziś. Muszę popatrzeć, ona gdzieś tu jest. Powiedz, jakiej książki szukasz? Wiesz, pomyślałem, że skoro tak dobrze bawiliśmy się zatrzymując i ruszając, przeczytam książkę, w której jest dużo zatrzymywania i ruszania. Och, tylko gdzie ona może być? O, tutaj jest. To dobrze. Dziękuję. Proszę. To opowiadanie o trzech koźlątkach. Myślę, że wam się spodoba. Tak! Dawno, dawno temu żyły trzy koźlątka. O nazwisku Gbury. Zabawne nazwisko.
Pewnego dnia, gdy bawiły się w lesie, najmłodsze koźlątko usłyszało, jak burczy mu w brzuchu. Jestem głodny, ale pychotka, zielona trawka. Zobaczył piękną łąkę z pyszną zieloną trawą po drugiej stronie mostu, w pobliżu. Nagle stary zły troll, który żył pod mostem, zatrzymał małe koźlątko. Stop! Kto stukając kopytami przechodzi przez mój most? Małe koźlątko! Mówię ci stop, stop, stop! Zatrzymałem cię, żeby się przywitać. Potem mam zamiar cię złapać i zjeść. Jestem za mały jak na twój obiad, ale zaraz przyjdzie moja siostra. Ona jest większa i dużo smaczniejsza. Słysząc to, troll go wypuścił. Dobra, idź. Poczekam na tę siostrę. Zielona trawka. Mniam, mniam. Patataj, 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 patataj. Potem większe koźlątko usłyszało burczenie w swoim brzuszku. Jestem głodna. Patataj, patataj, i znowu patataj. Wyskoczył stary, zły troll. Stop! Kto stukając kopytami przechodzi przez mój most? Większe koźlątko, mówię ci stop, stop, stop. Zatrzymałem cię, żeby się przywitać. Potem mam zamiar cię złapać i zjeść. Za maleńkie to danie dla złego i starego trola, ale zaraz moja siostra się tu zjawi. Jest smaczniejsza i dużo większa ode mnie. No dobra, idź, poczekam na tę siostrę. Mniam, mniam, zielona trawka. Wreszcie największe z koźlątek usłyszało burczenie w swoim brzuszku. Jestem głodna. Więc największe z koźlątek weszło na most. Patataj, 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 patataj. Kto stukając kopytami przechodzi przez mój most? Największe koźlątko, mówię ci stop, stop, stop. Zatrzymałem cię, żeby się przywitać. Potem mam zamiar cię złapać i zjeść. Ale największe koźlątko wpadło na dobry pomysł. Zanim zjesz mnie, panie trolu, chcę ci powiedzieć, że piękne kwiaty hodujesz pod mostem. Dziękuję. Są takie śliczne, na pewno też pięknie pachną. Nigdy ich nie wąchałem. Sprawdzę to, zanim cię zjem. Jak tylko troll się schylił, by powąchać swoje kwiatki, największe koźlątko tryknęło go do wody. Zaraz. Gdzie mam iść? Aha! Na soczystą zieloną trawkę. Zły troll dostał nauczkę i od tamtej pory był zawsze miły dla trzech koźlątek. A jadł wyłącznie warzywa. Koniec! To była wspaniała i ciekawa historia! Dziękujemy za przeczytanie nam tej książki. Och, proszę bardzo. Lubię czytać dla przyjaciół. Świetnie się dzisiaj bawiłam, ale muszę teraz zatrzymać zabawę. Po to, żeby iść do domu. Dobrze. Pa, pa, mała Bob. Pa, 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 mała Bob. Do zobaczenia. My też musimy już iść, Barney. Ale jest coś, co się nie skończy nigdy. Tak? A co to takiego? To, że jesteśmy przyjaciółmi. O, bo wszyscy jesteście dla mnie wyjątkowi. Kocham cię, a ty mnie, jak rodzinnie mija dzień, jak przytulę się, gdy buziaka dam, jak chcesz, czy mi powiesz, kocham cię. Kocham cię, a ty mnie. Wśród przyjaciół to się wie, jak przytulę się i buziaka tobie dam, ty mi powiesz, kocham cię. Pa, pa, Barney, do zobaczenia! Pa, pa, do zobaczenia wkrótce!
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Hanna Górecka. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Wojciech Paszkowski, Patryk Plesiński, Justyna Bojczuk, Maja Cygańska, Beata Jankowska-Zimas. Barni i przyjaciele. Barni to jest dinozaur w naszej wyobraźni i gdy nagle duży rośnie, z nami się przyjaźni. Barni ma przyjaciół wielu, mali są i duzi. Kiedy się z Barneyem bawią, to nikt się nie nudzi. On potrafi czytać, liczyć, umie bardzo wiele. A, B, C i raz, dwa, trzy i jak być przyjacielem. Barni też do ciebie przyjdzie i się zaprzyjaźni. Jeśli tego chcesz, to uwierz, użyj wyobraźni. Brum, 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 brum. Stop! Poczekaj tutaj. Prawda, że super miasto zbudowałem? Cześć, Jamal. O, cześć, Mario. Stój, jedź. Brum, brum, brum. Cześć, Jamal. Cześć, Giama. Co robisz? Jeżdżę samochodem. Brum, 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 brum. Brum, brum. Chodźmy też się pobawić. Brum, 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 brum. Stop. O, cześć, Angela. Jestem policjantka Angela. Mówię, kiedy się zatrzymać i ruszać. Stój, idź. Mogę dołączyć? Jasne. Dzięki. Stój, idź. Ulice miast, ulice wsi, bywają groźne, mówię ci. Uważaj, by iść ostrożnie, tak jak ja, ostrożnie iść. To ja idę tam. Ja idę tam. Ulice miast, ulice miast, ulice wsi, ulice wsi, pełne tak szybkich, wielkich aut. Uwaga, stop, czy je słyszysz? Pędzą lepiej, żebyś stał. Przydałby się bardziej. Jeszcze raz. Ulice miast, ulice miast, ulice wsi, ulice wsi, czy ktoś dorosły poda dłoń? Daj rękę, chodź, czas ruszać w drogę. Po to przecież drogi są. Ulice miast, ulice wsi całkiem bezpieczne mogą być. Gdy idziesz, to idź ostrożnie. Uwaga, stop, aut nie słyszę. Daj rękę, chodź, czas ruszać w drogę. Razem przez ulicę iść. To była świetna zabawa. O, cześć, kochani. Dobrze się bawicie? Tak. To świetnie. Ja się bawiłam, że jestem policjantką. O! Mówiła nam, kiedy się zatrzymać i ruszać. Cudownie! To bardzo ważne i wszyscy powinni to wiedzieć. Ale teraz możemy zmienić zabawę. Na przykład na berka czy żabie skoki. O, żabie skoki? O, hop, hop, hop. Kocham żabie skoki. Ale ty jesteś za duży, żeby cię przeskoczyć. Tak, właśnie. Trzeba by wysoko skakać. Tak, to prawda. Kto jest przywódcą, jest zawsze fajny. Albo kółko graniaste. W co chcesz się bawić, Barni? Muszę się zastanowić. Pobawmy się w chowanego. Tylko, że bez podglądania. A potem, co ci zrobię, jak cię złapię. Berek, mam cię. Och, nieważne, co będziemy robić. Byle to była pyszna zabawa. Ten dzień to specjalny dzień, bo wszyscy tu jesteśmy. To będą niestety... Raz bez żadnego ruszania. Mm. Ja, ale jak to zrobić? Posłuchać jakiegoś opowiadania. Tak, tak. Barni, czy przeczytasz nam coś ciekawego? Bardzo,
Bardzo proszę. Z wielką przyjemnością. Super. A mamy całe mnóstwo cudownych książek do czytania. Są tutaj. Księgi i książeczki tu na półkach mam. Poczytam dziś historię nową lub coś, co znam. Poczytam dziś. Ja też. Przeczytam zaraz książek 100. Tak, jak nie ja, to kto? No właśnie. Z książkami jestem za pan brat, bo to mój mały świat. O. Księgi i książeczki tu na półkach masz. Poczytasz dziś historię nową lub coś, co znasz. Poczytasz dziś. Tabliczki różne, pełne słów, o tu. Czy przeczytasz je? No. Nie, dzięki, bo właśnie mam tutaj coś. Hej, czytam cały dzień. Słowa całe, zdania, liter cały kram. Przeczytam dziś, bo to nie trudne, więc spróbuj sam. Poczytaj dziś. Poczytaj dziś. Poczytam dziś. Poczytaj dziś. Poczytam dziś. Czytajmy dziś. Czytaj, czytajmy dziś. O tak, czytajmy dziś. Muszę popatrzeć, ona gdzieś tu jest. Powiedz, jakiej książki szukasz? Wiesz, pomyślałem, że skoro tak dobrze bawiliśmy się zatrzymując i ruszając, przeczytam książkę, w której jest dużo zatrzymywania i ruszania. Och, tylko gdzie ona może być? O, tutaj jest. To dobrze. Dziękuję. Proszę. To opowiadanie o trzech koźlątkach. Myślę, że wam się spodoba. Tak! Dawno, dawno temu żyły trzy koźlątka o nazwisku Gbury. Zabawne nazwisko. Pewnego dnia, gdy bawiły się w lesie, najmłodsze koźlątko usłyszało, jak burczy mu w brzuchu. I jestem głodny, ale pychotka, zielona trawka. Zobaczył piękną łąkę z pyszną zieloną trawą po drugiej stronie mostu, w pobliżu. Patataj, nagle patataj, stary patataj, zły troll, patataj, który żył pod mostem, zatrzymał patataj. Małe koźlątko. Stop! Kto stukając kopytami przechodzi przez mój most? Małe koźlątko! Mówię ci stop, stop, stop! Zatrzymałem cię, żeby się przywitać. Potem mam zamiar cię złapać i zjeść. Jestem za mały jak na twój obiad, ale zaraz przyjdzie moja siostra. Ona jest większa i dużo smaczniejsza. Słysząc to, troll go wypuścił. Dobra, idź. Poczekam na tę siostrę. Zielona trawka. Mniam, mniam. Patataj, 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 patataj. Potem większe koźlątko usłyszało burczenie w swoim brzuszku. Jestem głodna. Patataj, patataj, i znowu patataj. Wyskoczył stary, zły troll. Stop! Kto stukając kopytami przechodzi przez mój most? Większe koźlątko. Mówię ci stop, stop, stop. Zatrzymałem cię, żeby się przywitać. Potem mam zamiar cię złapać i zjeść. Za maleńkie to danie dla złego i starego trola. Ale zaraz moja siostra się tu zjawi. Jest smaczniejsza i dużo większa ode mnie. No dobra, idź, poczekam na tę siostrę. Mniam, mniam, zielona trawka. Wreszcie największe z koźlątek usłyszało burczenie w swoim brzuszku. Jestem głodna. Więc największe z koźlątek weszło na most. Patataj, 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 patataj. Kto stukając kopytami przechodzi przez mój most? Największe koźlątko, mówię ci stop, stop, stop. Zatrzymałem cię, żeby się przywitać. Potem mam zamiar cię złapać i zjeść. Ale największe koźlątko wpadło na dobry pomysł. Tam, tu! Przeciwieństwa szukaj ich i ty. Chodźcie wszyscy. Idziemy! Poczekajcie na mnie! Czy jasny dzień, czy ciemną noc? Co wolisz, powiedz to! Powiedz jasno, ciemno. Jasno, ciemno. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. Tak jak tu i tam, jasno albo ciemno. W przeciwieństwa z nami graj, w przeciwieństwa ze mną. Ale to jest fajne! Tak! Gdy słyszysz śpiew, czyjś piękny głos, powiedz, jak śpiewa ktoś. Śpiewa! Wysoko! Nisko. Wysoko. Nisko.
przeciwieństwa szukaj ich i ty! I bardzo dobrze. Myślę, że już zrozumiałam. Na dobrze! Góra, dół. Otwórz, zamknij. Wejdź, wyjdź. Ale moje ulubione to stój i idź. Dobrze. I idę teraz się w nie pobawić. No, a wy? W co chcecie się bawić? Wiesz? Możemy się przebrać. Ty możesz być baletnicą. Tak, chodźcie, fajnie. Nic tak nie rozbawi dzieci jak zabawny kapelusik. Ekstra. Patrzcie, rozmaitych ubrań. Chciałaś to? Patrzcie, jakie piękne ubrania. Popatrz. Dobrze by mi jaki z tym fajny kapelusz kowbojski. Barney, popatrz na mnie. Podoba mi się ten kapelusz. I wachlarz. Dzięki. Ale fajnie, będziesz śmiesznie wyglądał. Rzeczywiście śmiesznie. Patrzcie, co mam. Czapka policjanta. Patrzcie, mam koronę. Nie mogę się doczekać, co z tego wyniknie. Będzie fajnie. Dalej, fajna zabawa. Ale to będzie śmieszne. Stać, pani policjantko. A to dlaczego, mała Bob? Bo mówię ludziom, kiedy stać i iść. Jestem policjantką i często muszę to ludziom mówić. Cieszę się, że mam pomocniczkę. Ale się cieszę. Teraz może pani iść. Dziękuję. Proszę bardzo. Oj. Stać. Dobrze, iść. Och, chwileczkę, stać! Ale to śmieszne, pani policjantko. Pani policjantko, czy mam kłopoty? Czy wszyscy są już gotowi? Gotowi! A więc możemy zacząć paradę! Chcesz mieć zabawny kostium, z dna szafy coś weź. Cokolwiek masz, to w mig się zmienisz, w kogo chcesz. Z szafy weź, co znajdziesz, zaraz przebierz się. Twój kostium to jest znak, że wielki bal już trwa. Taki kowboj wielki zuch, kto nim jest, czy już wiesz? No a kim jest ten tu król, jak go zwą, kto to jest? A kim jest ta baletnica, czy znasz ją też? Wystarczy prosty kostium i przemieniasz się. Chcesz mieć zabawny kostium, z na szafy coś weź. Cokolwiek masz, to w nik się zmienisz, w kogo chcesz. Z szafy weź, co znajdziesz, zaraz przebierz się. Twój kostium to jest znak, że wielki bal już trwa. Możesz zostać własną lalką, tańczyć jak ja tu. Albo pilotem stać się nagle, latać pośród chmur. Na wróble strachem stać się, tańczyć pośród traw. Uwielbiam tak, tańcz i ty jak strach tańczmy, ach! Chcesz mieć zabawny kostium, z na szafy coś weź. Cokolwiek masz, to w nik się zmienisz, w kogo chcesz. Z szafy weź, co znajdziesz, zaraz przebierz się. Twój kostium to jest znak, że wielki bal już trwa. Ale to było fajne. Stój, idź, stój, idź, stój, idź, stój, idź, stój, idź. Nie ma z kim się tutaj bawić w zatrzymywanie i ruszanie. Och, żeby tak kogoś znaleźć, kto by się chciał bawić, ale... Bingo! Tak, cześć, Bingo! Stój! Dobry piesek! Idź! Dobrze, Bingo! Stój! I idź! Dobry pies, stój! I idź! Och, doskonale ci idzie, Bingo! Co to? Czy już się zmęczyłeś tą naszą zabawą? O, tak? No dobrze, pa, pa, pa! O, patrz! To ptaszek! Cześć! Jaki ładny ptaszek, ładne piórka! Pewien ptak skakać chciał i hop, hop, hop! Ja podbiegam, mówię, hej, ptaszku, stop, stop, stop! Czy na cześć mi skrzydło dasz, by rzec, jak miewasz się? A on dzisiaj raczej nie, cóż, tak to czasem jest! O, papa, ptaszku! O, zobacz!
teraz ja skaczę tak sama, hop, hop, hop. I do siebie mówię bob, czas już stop, stop, stop. Sama pytam, jak się masz, witaj, jak miewasz się. Gdzie wy przyjaciele, gdzie, gdy się z wami bawić chcę? O, a kto się teraz będzie ze mną bawił w stój i idź? O, słuchajcie, kochani, jak włączę muzykę, zaczynacie śmiesznie tańczyć. A kiedy wyłączę muzykę, stajecie. Tak. Dobra. Ale będzie fajnie. Wszyscy gotowi? Gotowi. Dobrze. Start! Dobrze. Stop! Wyglądacie bardzo śmiesznie. Dobrze. Start! Stop! Ale to jest śmieszne. Wy też możecie się bawić. Dołączycie do nas? Dobrze, wstajemy? Na pewno będziecie doskonali. Uwaga! Start! Stop! Zróbmy to jeszcze jeden raz. Start! Stop! Ojej, ale to świetnie robicie. Pyszna zabawa. Podoba mi się ta zabawa. A jak muzyka już nie gra, to możemy w coś pograć. Tak, w koszykówkę. W klasy można. A skakanka? Wszystkie z nich są dobre, bo czy kręcimy głową, ogonem czy palcami, najważniejsze z tego jest to, że się ruszamy. Kiedy chcesz zabawić się, to rusz się, rusz. Rusz się, rusz! Mały twist i w dół, i w górę, no i znów. No i znów! 3, 2, 1, 0, start! Czy ty umiesz tak jak ja? Czy powtórzysz i czy wiesz jak zrobić tak? Wymachujcie ramionami. Kręćcie paluszkami. Skaczcie w górę i w dół. Teraz bieg w miejscu. A teraz stop. Dobrze. Kiedy chcesz zabawić się, to rusz się, rusz. Rusz się, rusz. Mały twist i w dół, i w górę. No i znów, no i znów. 0, 1, 2, 3, stop. Kończy czas, o mała bob. O, stop. O, ale wam się udało. I start. Czy zagramy razem tu pojutrze znów? Och, to było fajne, mała Bob. O! Ale było fajnie. Musieliście zrobić stop dla małej Bob. Czy dobrze bawiłaś się na zewnątrz? Tak, poruszałam i zatrzymywałam wszystkich w parku. Też moglibyśmy się zatrzymać. Zmęczyłem się. I ja też chcę odpocząć. To pobawmy się teraz. Niesamowite chwile, bo będziemy świetnie się bawić. Tak. W ręce klaszcz. Teraz bieg. O, bardzo dobrze. Z nami tańcz. Miny zrób. Ta jest śmieszna. Bo tam albo tu, tam czy tu, to jasne jest jak słońce. Zabawa na 100, 102. Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Na trawie lub pod tym drzewem. Tak, tak, tak. Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Bo razem czas szybko tak gna. Fantastycznie. Każdy dzień nadaje się do gry w udawanie. Jestem ptakiem albo rybą, człowiekiem na księżycu. To zabawa jest dla wszystkich. Obróć się. O, tak, właśnie tak. Lub wchowanego. O, widzę cię. Bo tam albo tu, tam czy tu, to jasne jest jak słońce. Zabawa na 100, 102. Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Na trawie lub pod tym drzewem. Tak, tak, tak. O. Tutaj albo tam, my chcemy bawić się. Bo razem czas szybko tak
tak gna. Zabawa to gra na 102! Zabawa to gra na 102! Oho! No, to w co chcecie się bawić teraz? Może by tak wchowanego? Co to było? Oni mnie nie widzą. To było słychać stamtąd. Chyba już ktoś się bawi wchowanego. Kto się ukrywa za tamtym drzewem? Niespodzianka. To ja. Cześć Barney, cześć dzieciaki. Cześć Robo. Słuchajcie, znalazłam ładny czerwony znak i ładny zielony znak. O. Ale nie wiem, co one znaczą. Wytłumaczę ci, jeśli chcesz. Na czerwonym jest napisane S-T-O-P. To znaczy stop. Bardzo dobrze. A zielony ma literki G-O. Co znaczy idź. Aha. Stój, idź. Stój, idź. Teraz wiem, co one znaczą. Dobrze. Jeśli ktoś mi mówi stop, to stoję i się nie ruszam. Właśnie tak. A jeżeli ktoś mi mówi idź, to mogę znowu się ruszać. Bardzo dobrze, mała Bob. A czy wiesz, że stój i idź to przeciwieństwa? No tak, przeciwieństwa. Aha, Barney? Tak. A co to przeciwieństwa? Pokażemy jej? Tak, jasne. Świetnie, wiesz, widzisz jak piłka Angeli podskakuje? Aha. O, widzisz jak idzie w górę, a potem w dół? Aha. Góra to przeciwieństwo dołu. O! Piłeczka ta, w którą tak grasz, co robi, powiedz ty? Skacze góra, dół, góra, dół. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. O, możesz pokazać mi jeszcze jedno? A to są drzwi. Tak, to są drzwi. Jakie są? Czy wiesz ty? Są otwarte, zamknięte. Otwarte, zamknięte. Przeciwieństwa szukaj ich i ty. Tak jak góra, dół, zamknięte i otwarte. Przeciwieństwa strony dwie, zabaw naszych warte. A możesz pokazać mi jeszcze jedno? Na zewnątrz być, czy wewnątrz chcesz? Wybieraj, czy już wiesz. Chcę być tam, tu,